Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Jak widzicie, mam tutaj zbiór magicznych długopisów. Każdy z nich przedstawiałam Wam osobno na naszym kanale. Każdemu poświęciliśmy osobny film, a dzisiaj je dla Was porównamy. Zaczniemy od tych długopisów, albo nie, po prostu Wam pokażę najpierw, co tu mamy. To są takie długopisy, kiedy po nich poświecimy, zobaczcie, tutaj mamy światło UV, to dopiero wtedy widać, co napisaliśmy. I mamy różne kolory, są żółte, niebieskie, różowe, różowe, zielone. Następnie mamy długopis w kształcie jednorożca. Tak on wygląda. Następnie mamy długopis Violetty. On Wam się bardzo podobał. Z jednej strony mamy normalny długopis, a z drugiej strony mamy właśnie taki kwiatek i specjalny długopis. I też mamy światło UV i dopiero widać, co napisaliśmy, kiedy poświecimy po tym miejscu, w którym coś napisaliśmy. Także niektóre długopisy będą tutaj takie magiczne, niewidzialne, a niektóre zwykłe. Ale wszystkie bardzo fajne i oryginalne. Tu mamy długopis Luny z serii Soy Luna. I tutaj mamy, zobaczcie, 6 kolorów w jednym. Tutaj Wam wszystkie pokazuję. Także to jest też właśnie taki fajny długopis, bo mamy 6 kolorów w jednym. I tu mamy jeszcze kilka długopisów Violetty, takich brokatowych. Mamy na przykład fioletowy, złoty, mamy różowy, następnie mamy szary, ale pisze na srebrno, tutaj mamy czarny i niebieski. Także jak widzicie, mamy tutaj kilka różnych długopisów, niektóre niewidzialne, niektóre mają jakieś fajne właściwości. I zaraz je dla Was wszystkie po kolei przetestuję. Zacznę sobie od tych długopisów brokatowych. I zobaczcie, tak on wygląda. Bardzo ładnie się błyszczy. Dużo jest brokatu, a sam kolor jest bardzo intensywny, wyrazisty. Teraz czas na niebieski na przykład. Zobaczcie, też piękny, błękitny odcień. Bardzo ładnie się błyszczy. Może pokażę Wam jeszcze ten złoty, bo on mnie najbardziej zaskoczył, kiedy je testowałam. Tak wygląda złoty. Świetne długopisy. Można nimi pisać w pamiętniku, albo na jakichś specjalnych kartkach urodzinowych na przykład, albo po prostu w szkole, jeżeli Wam nauczycielka pozwoli. Tylko z tym złotym właśnie taki mam problem, że musi długo schnąć. Bo właśnie teraz Wam pokazałam, że jak od razu po napisaniu dotkniemy tego miejsca, to się nam rozmarzy. Bardzo ładne długopisy na specjalne okazje. Następnie mamy ten długopis z 6 kolorami. Pokażę Wam może jeszcze różowy. I ten długopis jest cieńszy, tak jak widzicie. I jego kolory nie są już takie wyraziste, chociaż kolory są bardzo ładne, ale się nie błyszczą i nie są aż takie szalone. Ale bardzo fajne jest to, że mamy 6 kolorów w jednym długopisie. Nie musimy nosić całego piórnika, tylko wszystko mamy w jednym miejscu. I to jest długopis Violetty, najpierw ten normalny, zobaczcie. On pisze na czerwono, także do szkoły raczej się nie nadaje. Ale z drugiej strony mamy ten długopis magiczny, niewidzialny. Napisałam sobie coś, widzieliście? Jakiś wzorek zrobiłam. I dopiero teraz go widać, jak poświecimy sobie tym kwiatkiem ze światłem UV. Następnie mamy nasz długopis jednorożec.
to jest czarny długopis. I w nim najfajniejszy jest jego wygląd. Bardzo ładnie się nim pisze, nic się nie rozmazuje. Też jest cieniutki. I na koniec te długopisy niewidzialne z tą lampką znowu, ze światłem UV. Tutaj coś sobie napiszę. I zobaczcie, dopiero teraz to widzimy. Mamy takie porównanie. Ten długopis jest trochę cieńszy niż ten długopis niewidzialny Violetty. A żółty jest identyczny. Mamy właśnie długopisy w różnych kolorach, ale każdy pisze tak samo z tych kolorowych. To jest mój zbiór i zaraz Wam powiem, które mi się najbardziej podobają. Bardzo mi się podoba to, że w tym długopisie Soy Luny mamy 6 odcieni w jednym. Zobaczcie, że tutaj po lewej mam też około 6 długopisów i tyle muszę ich nosić, a po prawej mam wszystko w jednym długopisie. Także jeżeli ktoś lubi praktyczne rozwiązania, nie lubi nosić ciężkiego piórnika, to jest to dla niego świetny długopis, bardzo funkcjonalny. Ale jeżeli chodzi o kolory, gdybym miała tylko patrzeć na kolory, to oczywiście wybrałabym te długopisy Violetty błyszczące. Ponieważ bardziej mi się podobają te kolory, no ale nie są one odpowiednie na każdą okazję. Nie, chyba nie możemy pisać w szkole brokatowymi długopisami za bardzo. Także te odcienie są bardziej spokojne, bardziej odpowiednie do szkoły. Ten długopis Violetty też jest świetny, ale ma odcień czerwony. Fajny, gdybyśmy chcieli się pobawić w panią nauczycielkę. Albo też właśnie wypełnić jakieś kartki urodzinowe, pisać sobie w pamiętniku, albo jakieś karteczki z koleżankami. I też fajnie, że ma ten drugi długopis niewidzialny. Fajnie, gdyby taki długopis był w innym kolorze, na przykład czarnym albo niebieskim, żeby można było używać go w szkole, bo jest piękny. I właśnie tę właściwość ma długopis z jednorożcem. Mimo, że jest taki szalony, piękny, designerski, to pisze na zwykły czarny kolor, także jest do szkoły idealny. Na pewno zrobicie nim wielkie wrażenie w szkole. Wygląda przepięknie. Uwielbiamy go. Także jeżeli chodzi o wygląd, to najbardziej podoba mi się jednorożec, a na drugim miejscu jest długopis Violetty z tym kwiatkiem. A jeżeli chodzi o te długopisy, to też bardzo mi się podobają, ale tutaj mamy tylko i wyłącznie długopis niewidzialny, także nie popiszemy sobie nim w szkole. To są długopisy tylko do zadań specjalnych, tylko do przekazywania tajnych wiadomości. Mimo, że każdy jest w innym kolorze, to każdy pisze na ten sam, ten niewidzialny jakby kolor. Także jeżeli chodzi o długopisy niewidzialne, to bardziej mi się podoba długopis Violetty, ponieważ mamy w nim także długopis normalny. Tutaj mamy 2 w jednym. Ale jeżeli chodzi o długopisy normalne do szkoły, to najbardziej mi się podoba długopis z jednorożcem. Ponieważ jest w kolorze czarnym, normalnym. Ale gdyby długopis Violetty właśnie był w kolorze czarnym, to też bym go chętnie kupiła i nosiła do szkoły. A jakbym chciała właśnie mieć więcej kolorów, to wybrałabym długopis Luny. A gdybym miała wybrać jeden długopis, mój najbardziej ulubiony, to wzięłabym sobie jednorożca. Gdybym miała wybrać 2, to bym wybrała jednorożca i Lunę, a gdybym mogła wybrać 3, to bym wybrała Violettę, Lunę i jednorożca. To są moje ulubione, ponieważ łączą różne funkcje. Pięknie wyglądają, mają kilka kolorów, tak jak Luna, albo mają właściwość specjalną, ten niewidzialny długopis jak Violetta. Także jednorożec wygrał, bo jest piękny, bardzo go lubimy tutaj na kanale. I napiszcie mi, który z tych długopisów z tego filmu podobał Wam się dzisiaj najbardziej, który z tych długopisów wzięlibyście do szkoły, żeby Wam towarzyszył podczas lekcji łatwych i trudniejszych.
Napiszcie, czy byłyby to długopisy właśnie brokatowe, czy niewidzialne, czy wiolety, czy luny, czy jednorożec. Czekamy na Wasze komentarze. Jeżeli film Wam się podobał, to czekamy na kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.